Wiadomości Z. Katastrofalne powietrze w stolicy Polski, lepiej zamknąć wszystkie okna. Aktualnie tylko w 3 miastach na świecie jest gorsza sytuacja. Ze stolicy kraju są przerażające. Jakość powietrza jest 4. najgorszą na świecie. W takiej sytuacji lepiej zamknąć wszystkie okna. Dychanie smogu może mieć fatalne skutki dla zdrowia. Wiadomości ze stolicy. Katastrofalnej jakości powietrza. Dziś 5 kwietnia nad ranem w Warszawie jakość powietrza była jedną z najgorszych od dawna. Stolicę Polski spowił smog, którego średnie skażenie PM2.5 wynosiło 256% normy, 64G/N3, a PM10, 307% normy, 123G/N3. Tak przekroczonych norm dawno nie obserwowano w Warszawie. Taki wynik sprawił, że Polska uplasowała się na 4. miejscu pod względem jakości powietrza na świecie. Jedyne miasta, w których jakość powietrza była dziś gorsza niż w Warszawie, to Chiang Mai w Tajlandii, Kijów na Ukrainie i Dhaka w Bangladeszu. Lepiej zamknąć okna. Wiadomości z w związku z niesprzyjającym powietrzem zaleca się, by mieszkańcy nie otwierali okien ani balkonów. Niestety słoneczna pogoda w stolicy mogła sprawić, że w ciągu dnia wielu Polaków mogło spędzać czas na balkonach, rozkoszując się słońcem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wprowadzone zostały obostrzenia dotyczące przebywania poza domem. Dziś w nocy warto zamknąć wszystkie okna. Może być niebezpieczne dla zdrowia. Jego zbyt długie wydychanie może mieć wpływ na drogi oddechowe mieszkańców. Warto spać dzisiaj przy zamkniętych oknach. Zycie w stolicy.